Dzień dobry, witajcie. Witam was z jesienno-zimowego spaceru, bo jak można byłoby go nazwać, skoro mamy jeszcze kalendarzową jesień, a aurę mamy typowo zimową. A tu proszę, moja towarzyszka dzisiejszej podróży, dzisiejszego spaceru. Dzień dobry. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Tak, wybraliśmy się dzisiaj, korzystając z tej pięknej aury, na taki krótki spacer. Renia tutaj gdzieś wyśledziła tropy wilka. Więc przyszliśmy dzisiaj poniekąd zobaczyć, czy pojawiły się nowe ślady na śniegu. Ona mi zaraz tutaj je przypruszyć. Poprawi, że są to tropy, wilk zostawia tropy. Właśnie w nocy padał śnieg, więc chcemy zobaczyć, czy coś nowego się pojawiło. Póki co jeszcze nie zauważyliśmy, żeby coś tutaj się nowego pokazało. A ktoś tu szedł. No, ślady, to jednak się ślady ludzkie pokazały. Są. I to jakiegoś człowieka. I to świeże, sprzed kilku godzin. Ponieważ tu ktoś podszedł niedawno i urwał gałązkę. Tak, urwał gałązkę, jest nawet ślad. Ułamał gałązkę. Jest ucięta. Ucięta jest, zobacz. Stroik do kościoła szykowały. Niekoniecznie do kościoła. Nie, no żartuję, ale no jak do czegoś te gałązki na pewno będą służyły, więc ktoś tutaj sobie chodził tak z jednego miejsca. Tu też są ślady z jednego miejsca, w drugie też jest odcięta. Może pokażę. Odcięta jakimś sekatorem chyba. Więc tutaj ktoś sobie pozyskiwał, zresztą widać ślady samochodów. Tam były, bo tutaj tak, już to są, nie, tu są te są wczoraj, stare. Znaczy to są poprzednie, z poprzednich dni ślady. Tutaj byliśmy wczoraj. I tu też są poobcinane. Tak, tutaj też są ślady. Też tutaj ktoś. Nie, tu nie jest, nie ma obciętych. Nie ma, nie widzę przynajmniej. Ale co drzewko zachodził, a tu jest obcięta. Co drzewko zachodził i sobie pozyskiwał. Jakby go leśniczy dorwał, to by mu wyrwał nogi stamtąd, skąd mu wyrosły. Tam, gdzie się kończył. Tak. Tak, no. No a pogodę mamy dzisiaj taką fajną na spacer, ponieważ jest delikatnie poniżej zera, chyba minus jeden. I nasze grzybki. No i nasze grzybki, te, które żeśmy wcześniej namierzyli. Tu jest jeden. O, proszę. Jest jeden grzybek. O. Zamarznięty, zakonserwowany naturalnym konserwantem. Nie. Nie idzie go przełamać. No tyle stopni było. Tu jest kolejny. Tu jeszcze jeden. A tam i pod świerkiem jest ich jeszcze. Tak, tam więcej. Jeszcze jest więcej takich dużych też egzemplarzy. Bo myśmy tutaj wczoraj byli, nie? Mhm. Tak, no wczoraj byliśmy. Wczoraj było chłodniej jak dzisiaj. Dzisiaj jest bardziej przyjemnie. Niemniej jednak grzyby są. Grzyby są, co wczoraj udowodniła Renia w swoim filmie, tak, że jeszcze są. I te naprawdę, tak jak i tutaj, zobaczcie, też wystaje. Ty też grzyb. Tak. A tego wczoraj żeśmy nie widzieli. No nie wszędzie żeśmy się patrzyli. Ten to chyba niejadalny. Blaszkowy jakiś chyba. Tak. W każdym razie grzybki są. One się w tej chwili to stąd nigdzie nie ruszą. I długo postoją. Jeszcze długo będą stały. Tutaj też są. Ty patrz, ile tu grzybów jest. Ja kręcę. No widzisz. Patrz. Teraz są. No tu ciemno to. Ciemno w lesie. Bo to jest las świerkowy. O, tutaj jaki grzyb. No tu są sosny, dziewczyno. Ale tutaj te są i szyszki. Na stroik by się zdało nazbierać, ale nie teraz. Nie mam do czego. I też są grzyb. Nie no, nie będziemy przecież tutaj wchodzić. Nie mam koszyczka na grzybki. No. No ciągasz mnie po tych krzaczorach? Tak. Zaraz Kleszcza dostanę. Mnie załapiesz, nie bój Zaraz się. Dostanę, ja mam kaptur, to ciebie nie słyszę. Założone na głowę, to nie słyszę. Szeleści, mam nadzieję, że mi tutaj do mikrofonu nie będzie szeleścił. O, tutaj coś się działo. No ktoś zrywał świerki, a czy obcinał gałązki świerkowe. No to jest sosnowa. Bo wczoraj żeśmy... Gałąź. Tak, ale tutaj przy świerku, nie? Tak. Wczoraj żeśmy tutaj szli, to nie było takiego bałaganu. No nie było, no dzisiaj ktoś musiał. Ktoś dzisiaj bałagan zrobił. Wczoraj żeśmy tu byli?
Wczoraj byliśmy. Wczoraj byliśmy. Tak, sobota, faktycznie. No, a dzisiaj są. Tam sikorka nam towarzyszył. To jeszcze dalej. Jeszcze no dalej tak, no to pokazuję tam. O, i te moje świerki. Moje panny weselne. Nie, no dzisiaj jeszcze ładniej wyglądają jak wczoraj. Bo przyprószyło śnieg. Tak, a wyobraź sobie, jakby to było, gdyby teraz ładnie świeciło słoneczko, tak się... Wiesz co, niekoniecznie... Przedzierało przez te gałązki. Ja ci powiem, że niekoniecznie słońce tak jest teraz potrzebne, aby nadać tu klimatu. Owszem, ładnie to wygląda, ale biel z taką ciemną zielenią bardzo ładnie też wygląda, jak nie ma tego słońca. Ale cisza w lesie. Jest pięknie. Zobacz, ile drewna leży. Mhm. Ucięty czubek. Ale drewno w lesie też jest potrzebne. Tak jak jest pozostawiane, nie wszystko się zbiera z tego względu, żeby później została tworzyć próchnicę. Tak. To jest tak samo jak na polu, żeby pole rodziło, wywozi się obornik różnego rodzaju naturalne. Pozostawia się komponenty. Resztki po tych, po plonach. Tak samo i w lesie pozostawia się właśnie takie ogałęzie, wszystko powinno zostać. Zresztą wziąć, cofnąć się tylko do zamierzchłych czasów, to przecież wszystkie te puszcze pierwotne, one właśnie tak funkcjonowały, co spadło, to leżało i gniło w tym lesie. No, najpierw było domem i pożywieniem dla różnego rodzaju stworzonek, większych i mniejszych. I później w glebie też jeszcze dawało pożywienie i... Jo! Ale pięknie te sosny. No, wyglądają. Tutaj chyba ktoś szorował podwoziem. Gdzie? No, tutaj jest przeciągnięto, chyba misą. O, zobacz, ile śladów, patrz. Wilki. Zobacz. Nie wilki. Tu ci zaraz powiem, są ślady, ślady tropy są przypruszone, ale to były, na pewno był jeleń z jeleniowatych, być może łania. Czy jeleń, czy łania, to bym musiała odchody znaleźć. To też mogło być wczoraj w nocy. Wiesz co, wilków tutaj nie było. Tędy wilki nie szły nas na pewno. Moja podróż, moja wizyta. Nie podróż, wizyta dobiega końca. Także czas się spakować, czas jechać do domku. Dziękuję tutaj Reni i jej rodzinie za ciepłe przyjęcie, za ten spędzony czas. Ale czas płynie do przodu, trzeba wracać do swoich obowiązków. Pocieszające w tym wszystkim jest to, że przychodzi czas odejścia, przychodzi czas powrotów. Także ja tutaj już myślę następną wizytą, bo dostałem tutaj zaproszenie... Na jubileusz, także... Tak, zaproszenie od rodziców, także... A warto ci tam wracać? Za kilka tygodni widzimy się z powrotem, więc no... Warto. Trzeba, bo są... Trzeba podpisać listę w domu. Wydać trzeba. Dyspozycję. Nie, no troszkę się nawarstwiło tych obowiązków przez ten czas mojej nieobecności, więc trzeba... To wszystko uzupełnić i wrócić tutaj jeszcze za jakiś czas. No i my też dziękujemy. No dziękujemy za fajny czas. No i teraz co? Życzymy ci szerokiej, gołej drogi, bezśnieżnej, żeby cię tak te chmury nie goniły tak jak w tą stronę, śnieżne, a żeby ci słonko... No towarzyszy. Zobaczymy jak będzie. No mam nadzieję, że będzie tak samo dobrze. Ja sobie życzę, żeby nie było gorzej jak było w tą stronę. Był taki drobny epizod, ale... Będzie tak. No, dobra, dzięki serdeczne. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymaj do zobaczenia. Się. Do zobaczenia. Szerokiej drogi. I do zobaczenia na jubileuszu. Pa. Witajcie. Witajcie już tym razem z mojego gospodarstwa. Już wróciłem do domku. No i spójrzcie, jaka mnie dziś przywitała pogoda. Jest pięknie, no co prawda słońce już się chyli ku zachodowi, ale niebo jest piękne, aura jest też wymarzona, taka nie za gorąco, nie za chłodno. No trudno mówić, że jest gorąco, ale nie jest za zimno. Słuchajcie, moje malinki, tutaj przyszedłem od razu sprawdzić, jak się moje plantacje mają. Tu są moje maliny. Posadzone mam trzy rzędy, z tego co pamiętam.
O, tam są jeszcze też kolejne malinki, które miałem przesadzić. Nie zdążyłem, bo nie wyszło to równo, słuchajcie. No, przyjechałem bezpiecznie, całe szczęście nic się po drodze nie wydarzyło. Trochę miałem takie obawy, czy nie będzie gdzieś tam zaśnieżone, czy drogi będą przejezdne. No, wszędzie był goły asfalt. Jechałem częściowo autostradą, częściowo zwykłymi drogami jechałem i wszystko było przejezdne, drogi są czarne i tak dalej. Także no, cieszę się, że udało mi się bezpiecznie dotrzeć do domku, cało i zdrowo. No i powiem wam szczerze, że spodziewałem się tutaj, że będzie troszkę więcej śniegu, że będzie chłodniej. Czytałem prognozy pogody, które mówiły, że tam jest 12-13 stopni mrozów. Się okazuje, że tutaj poniżej 10 nigdy nie spadło, mimo tych prognoz, które były, nigdy nie spadło. A u Reni bodajże z czwartku na piątek było minus 15,5. Także jaki z tego wniosek? Wydaje mi się, że to zimno, zima podąża za mną. Przyjechałem i dzisiaj taka pierwsza noc było coś koło 10, może 11 stopni. Zaskakujące. U Reni było dużo cieplej, gdy tylko wyjechałem, więc tak myślę, że ta pogoda podąża za mną. Więc gdy byłem latem, na początku lata, w czerwcu, przywiozłem jej deszcz, rozłożyłem linie kroplujące i w trakcie rozkładania nie zdążyliśmy nawet dobrze podlać, zaczął padać deszcz. A teraz, gdy pojechałem, przywiozłem jej mróz, przywiozłem jej zimę generalnie. No, ciekawie to było. Ale dobra, do rzeczy. Chciałbym wam z tego miejsca podziękować za tak ciepłe komentarze, które są takim motywatorem, dają mi takiego powera do działania. I tak mi się wydaje, że chyba tak powinno być, że jedni drugich mobilizują, motywują, zachęcają, bo takie komentarze ciepłe, na które jeszcze nie odpowiedziałem, więc przepraszam was za to. Postaram się to jak najszybciej zrobić w miarę możliwości czasowej. Ale właśnie takie komentarze, takie podejście tak motywuje, tak nastraja, że no, prawdopodobnie teraz, gdy tutaj wróciłem, już nie mam z kim nagrywać, więc te filmy nie będą tak wypełnione taką serdecznością na pewno, bo to na pewno dostaniecie ode mnie, ale tą mnogością tej serdeczności z jednej, z drugiej, z trzeciej strony, bo Reni rodzina jest pod tym względem wspaniała, zresztą generalnie niemal pod każdym względem jest wspaniała, także słuchajcie, Reniu i cała twoja rodzina, dziękuję wam za to przyjęcie. Traktujecie mnie jak członka rodziny, zaakceptowaliście tą moją osobę i ja wam bardzo za to dziękuję. Dziękuję wam za to również zaproszenie na tą waszą rocznicę. Więc no, te filmy moje teraz może takie nie będą radosne, aczkolwiek postaram się zmotywowany waszymi komentarzami, waszym podejściem, postaram się coś temu zaradzić. Może uda mi się kogoś z mojej rodziny chociaż na chwilę zmotywować i zachęcić do uczestnictwa w którymś z odcinków. Nie będę obiecywał, jakie filmy będę chciał nagrać, no bo teraz no, zaczęły mi się już inne obowiązki, więc już tutaj nie będę przebywał na ogrodzie, więc nie będę mógł za często nagrać coś dla was, więc pewnie te filmy będą się rzadziej pokazywały, ale nie rezygnuję z tych kulinariów, z odcinków kulinarnych. Mam jeszcze coś niecoś, mam nadzieję, ciekawego do przekazania, więc będę chciał wam przekazać, ale nie obiecuję, słuchajcie, nie obiecuję. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. W każdym razie cieszę się, że tak mnie ciepło przyjęliście i Reni rodzina, i właśnie wy, którzy też dla mnie poniekąd jesteście jak rodzina i chyba tak powinno być. Jeden motywuje drugiego, wspieramy się nawzajem, jak w prawdziwej rodzinie. Ja wam życzę też takich relacji na co dzień, żebyście mogli i mieli z kim właśnie budować takie relacje i dostawać tej radości. Też od siebie będę chciał coś niecoś wam też pokazać. A teraz wam pokażę, jak pięknie tutaj wygląda niebo. Pomału kończę, bo już zmarzłem w rękę od trzymania kamery. Tak wygląda moje niebo. Wróciłem znów do siebie i moje niebo też wróciło. Dziękuję wam, słuchajcie, jeszcze raz bardzo z tego miejsca serdecznie. Dziękuję wam za to wszystko.
Pozdrawiam Was. Do następnego razu.